Witamy w poniedziałek rano. Dzisiaj troszkę później niż zwykle. Normalnie o godzinie 5, nawet przed 5, to już gołębie latają. Samice są na oblocie. Natomiast dzisiaj jesteśmy w dniu lotu, ponieważ warunki na niedzielę i sobotę były niesprzyjające. I rejonem została podjęta decyzja, że lecimy w poniedziałek. Myślę, że decyzja słuszna. Właśnie teoretycznie lot pchany jest wiatrem w ogon. Natomiast gdzieś tam po iluś tam rozmowach, konsultacjach, rozum wygrał z sercem. Serce mówiło, że dajemy wszystko, bo pod względem fizyczności uważam, że ten lot będzie łatwiejszy niż ta 300, która była. Natomiast może się okazać, że te ruchy frontowe, które gdzieś tam jeszcze się odbywają, powodują to, że to nie będzie jednak tak łatwy lot, jak się wydaje. No więc zagranie asekuracyjne. Na lot zakoszowanych zostało 18 gołąbków. Tutaj mamy roczne samce, tam są roczne samice, nocowały w koszach, na wieczór były napojone, później je przestawię tam do samic. Tutaj mamy jednego rodzynka, który doleciał już po koszowaniu z poprzedniego lotu. To niestety jest to jedyny gołąb, który doleciał z tej 300. Dlaczego tak? Trzeba by zapytać gołębi. Trochę pyrrusowe zwycięstwo ta 300, bo serie fajne i tak dalej, ale no brakuje było, nie było 9 sztuk. W tym myślę 3 takich naprawdę ciekawych gołąbków. No ale cóż, jest jak jest. Skoro jedne mogły, drugie nie. Bywa. Myślę, że tutaj zdrowotność była. Bynajmniej nic nie wskazuje na to, żeby cośkolwiek się tutaj złego działo. Zresztą w ogóle na razie widzę, że... O, przepraszam. Że te starsze gołąbki, znaczy starsze, że gołębi lotowych jako tako, no nic tutaj niepokojącego dotychczas się nie działo i nie dzieje. Kał po locie jest za dosłownie wieczorem, już jest bardzo dobry. Rano to już można strzelać. Co by nie powiedzieć, pod tym kątem myślę, że jest ok. Natomiast u młodzieży co chwilę się coś tam dzieje, ale to do tego za chwilę. Także tak to było zrobione. Samce były normalnie i samice zresztą też złapane, jak były koszowane gołębie. Zostały tutaj na noc w koszach. Będą tutaj sobie siedziały do czasu przylotu gołębi z lotu. No i jak tam coś przyleci, to będziemy po kolei gdzieś tu spod garażu wypuszczać. Taka trochę po części imitacja lotu, chociaż nie do końca, bo lepiej by było, gdyby po prostu dystans zrobiły, ale leciały w piątek 60 km. Były na treningu wypuszczone wszystkie razem i w zasadzie przy niekorzystnym wietrze, czyli pod wiaterek, ten trening się odbył. Był to najlepszy trening jak do tej pory. Naprawdę gołąbki poszły na strzała, miały bardzo dobre tempo, także tak to wyszło. Ale czy to jakkolwiek się przełoży, szczerze powiedziawszy, wątpię. Nie czarujmy się, o ile na tamtym locie jeszcze coś tam praca hodowcy mogła zmienić, o tyle na 500 to już naprawdę wielkiego znaczenia myślę, że nie będzie miało. Dlatego raczej nastawmy się na to, że jeszcze trzeba rynienkę wysprzątać, ale nastawiam się, raczej założenie jest takie, żeby złapać jakąkolwiek serię, bo o czołówce to w ogóle nie ma co myśleć, no chyba, że jakiś szczęśliwy traf, jak to się mówi, coś siądzie. Typowane, typowanie na ten lot to jest totalny miszmasz. Zatypowanych jest kilka gołębi, które siada równo regularnie, natomiast
Jest też zatypowana samica, która ma chyba jeden konkurs do tej pory w całej swojej karierze czteroletniej, czy tam dwa, więc szału nie ma. Ale ona takie loty właśnie frontowe, wiatrowe zazwyczaj siadała dobrze. Zatypowane są dwa roczne gołąbki, jeden z czterema konkursami, jeden z trzema. Natomiast no, jest jak jest. Co do młodych. Młode. No, co by nie mówić, uważam, że to chyba nie będzie udany rocznik. Tutaj są co chwilę jakieś przygody, powiedzmy takie około zdrowotne. Natomiast jednostkowe. Teraz aktualnie to widzę, że jest powtórka z rozrywki z tamtego roku. Zaczyna się coś dziać z oczami. Było tak, że dłuższy czas to miał tamten nakrapiany gołąbek coś z okiem. Oczywiście jakieś kropelki, takie historie były wdrażane. Po jakichś tam dwóch, trzech dniach dostał drugi gołąbek tam coś z okiem. Jednym. No i póki co to wdrożone były jakieś tam środki ziołowe, w sensie aerosole, nie wiem, propolis na karmę, amol, takie historie. Ale widzę, że teraz już dostał trzeci gołąb też to oko. No i jak dostaną jeszcze do wieczora ze dwa, no to pewnie trzeba będzie z czymś tu wjechać, bo widać, że coś się gdzieś tam z tymi oczami zaczyna dziać i pewnie jakby ten gołębnik stał całkiem gdzieś z boku i byłaby opcja do niego nie wchodzić całkowicie, to zaryzykowałbym i przeczekał jeszcze trochę, bo być może to jest znowu jakieś to zapalenie wirusowe z pojówek. Natomiast no, obawiam się, że żeby mi się to nie rozniosło na lotniki. Dlatego prawdopodobnie no, trzeba będzie podjąć jakąś reakcję. No i z takich rzeczy, które nie są zbyt fajne, to tutaj cyklicznie co jakiś czas po jednym, po dwa gołębie mają z 2-3 dni coś a la adeno, ale to po prostu niestrawność jakąś. Gdzieś tam jest problem z tym trawieniem. Wprawdzie nie zwracają, one trawią ten pokarm, ale gdzieś strasznie wolno. No i no nie wygląda to tak jak w tamtym roku, że się praktycznie kompletnie nic nie działo. No dzieje się tutaj co jakiś czas coś. Czym to jest spowodowane, to już tylko mogę gdybać. Mówię, zaczęło się od tych feralnych. Po prostu od tej wymiany, jak dojechały te gołębie z tej zbieraniny trochę, to się zaczęło coś dziać i widać, że to się gdzieś tam wlecze. Też już powinny być zaszczepione drugi raz tym RP-wakiem dawno temu. No może dzisiaj w końcu się uda, bo na lot prawdopodobnie podjadę, aczkolwiek jadę do pracy, więc kwestia tego, czy dostanę znać na czas. I prawdopodobnie podjadę zerknąć, co tu się dzieje. No bo ciekawość jednak wygrywa. Natomiast mówię, no szczerze, to tak jak patrzę, chociaż jest tutaj kilka fajnych gołębi, takich z budowy i z zachowania już widać, że to są, mogą być ciekawe ptaki, to szczerze mówiąc, to już miałem taki moment, się zastanawiałem, czy po prostu nie zagazować całego towarzystwa jakoś, bo mnie to troszkę irytuje, że jednak tu się coś dzieje. Apetyt jest mega. Tak niby wszystko fajnie wygląda. Strady jakoś tam nie ma, no ale co chwilę coś, jak nie sraczka, to oczy, to mnie to po prostu no irytuje mnie, to uważam, że tutaj raczej z tego rocznika to za wiele nic dobrego nie zostanie, no ale cóż, bywa. W teorii jest robione wszystko tak, jak powinno być. A też no nie chcę im tutaj, wiecie, pakować od razu jakiejś ciężkiej artylerii, żeby je wyczyścić całkiem. No bo też no nie o to chodzi, skoro jednym widzę, że od początku nic nie jest, a drugie gdzieś tam
pomału, pomału coś tam zaczyna brać, no to też jest jakiś tam sygnał, gdzieś tam plusy są w zeszycie stawiane tym, co się coś dzieje. No zobaczymy. Mówię, dam im tu jeszcze pewnie z dzień, dwa. Chociaż też w zasadzie dzisiaj to też ich nie zaszczepię, bo jak z tymi oczami się coś dzieje, to też będzie strzał w kolano. Więc prawdopodobnie jeszcze poobserwuję sobie, co się dzieje. I poobserwuję sobie, co się dzieje i dopiero wtedy jakąś tam reakcję podejmę. No, to by było tyle gdybania i gadania. Posprzątane było wczoraj, oblotu nie ma, więc teraz tylko nakarmić to, co zostało w rozpłodzie. Nakarmić młodzież, czekać na informacje o starcie. Dzisiaj na niebie na pewno będzie tłok, no bo jednak prawie było, nie było, pół Polski leci. Część oddziałów, wiadomo, poleciała sobie weekend. Są zadowoleni, są niezadowoleni, są zdruzgotani, są mega zadowoleni, więc zależy, kto gdzie jak puścił, komu się udało, bo myślę, że to raczej trzeba w takich kategoriach na to patrzeć, że się udało, czy się nie udało. Jest jak jest. No i cóż, tyle to by było w tym filmie. Natomiast na film z przylotu, o ile w ogóle będzie, to zapraszam może do osobnego glindzi materiału i tam coś będzie można sobie zerknąć. Wszystkim życzę udanych powrotów, no i dobrego ścigania mimo wszystko. Pozdrawiamy.